Czy on Ciebie kocha? Witam serdecznie na orakel miłości Loeli. Chciałam powiedzieć, że orakel oznacza przepowiednię, wróżbę, wskazówkę kart, ponieważ pytacie nieraz na komentarzach. Serdecznie wszystkich witam, oczywiście subskrybentów moich, których jest coraz więcej, oraz nowych słuchaczy. Jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz od YouTube'a wszystkie codzienne powiadomienia o moich filmikach. Zapraszam również do komentowania, pisz feedback, czy wróżba z Tobą rezonuje, czy dobrą grupę wybraliście, kochani Państwo, czy grupa się zgadzała z Waszym wyborem. Oczywiście lajkujcie. No i na wróżby indywidualne, które również robię z kart Tarota i Lenormanda, zapraszam Was poprzez kontakt e-mailowy. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam serdecznie. Wróżby indywidualne są oparte na Waszych konkretnych pytaniach, problemach, na Waszych datach urodzenia i zdjęciach. Zapraszam. Dzisiaj dwie grupy, kochani. Dwie grupy kart Tarota. Pierwsza grupa to będzie dzisiaj obelisk czerwony i druga grupa obelisk zielony. Wybierzcie sobie jedynkę lub dwójkę lub kolor czerwony lub zielony, który Wam przyciąga oko, który magnetyzuje z Wami. Wybierzcie grupę, kochani, i zaczynamy. Zaczynamy od grupy pierwszej. Czy on Ciebie kocha? Grupa pierwsza to obelisk czerwony. Myśl o Twojej osobie ukochanej. Czy on Ciebie kocha? Oj, jedna karta mi tu została. Zobaczmy kartę Tarota najpierw. Siedem pentakli. Siedem pentakli mówi, że ta miłość rozwijałaby się bardzo powoli, ale byłaby bardzo stabilna, bardzo rzetelna. Powoli rozwijające się uczucia. Na prawdziwą, gorącą miłość trzeba by było troszkę poczekać, ale byłaby ona na pewno po tym okresie czekania i cierpliwości, pracy nad relacją piękna, stabilna. Czy on Ciebie kocha? Tak, on kocha Ciebie powoli, stabilnie. I te uczucia by się z czasem oczywiście jeszcze rozwijały. Tutaj macie jakieś, nie wiem, czy były jakieś problemy z komunikacją, czy były jakieś problemy, kłótnie, sprzeczki między Wami, ponieważ jest rózga, która mówi o rzeczywiście, no nawet właśnie konfliktach między Wami i są również blokady. Blokady przed jakimś nowym początkiem. Tutaj był seks, jakby może planowaliście dziecko, może chcieliście mieć potomstwo lub mieliście dobry seks lub chcieliście zbudować przyjaźń plus lub chcieliście, być może pragnęliście seksu pięknego ze sobą, ale były jakieś blokady. Coś po prostu Wam przeszkadzało, przeszkodziło. Natomiast on liczy na to, że jeszcze sprawy się dobrze tutaj rozwiążą i jeszcze Wasze sprawy się potoczą pozytywnie. Natomiast do tego trzeba bardzo dużo cierpliwości. Cierpliwości i zaufania. Również trzeba prosić, tutaj afirmować, wizualizować, medytować, by to szczęście do Was jeszcze raz wróciło. Ponieważ tak jakby tutaj mi wychodziło, że nie wiem, czy zaczęliście Waszą znajomość od seksu, czy mieliście po prostu bardzo dobrą chemię, przyciąganie, dobry seks, czy planowaliście może dzieci, ponieważ ta karta ciąży mówi rzeczywiście o normalnej ciąży, o dzieciach, o potomstwie lub o wspaniałym seksie.
Tutaj mieliście na pewno jakieś plany, jakieś marzenia razem, i te marzenia nie wyszły ze względu tutaj na te blokady jakieś, nie wiem, coś wam przeszkadzało lub było coś właśnie między wami, co stanęło tutaj na drodze do szczęścia. Natomiast ta osoba ma jeszcze nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ułoży się po nim mimo tych konfliktów. Czy ta osoba cię kocha? Ciężko z miłością tutaj, ale była chęć rzeczywiście jakichś przyszłych planów razem. Była jakaś chęć, no, na przyszłość, właśnie planowania przyszłości waszej razem, czegoś pięknego, żeby razem przeżyć, tak? Natomiast tutaj były jakieś, no, ogromne problemy, przeszkody, komplikacje, obciążenia, frustracje. Natomiast ta miłość między wami, która zaczęła kiełkować, zaczęła się rozwijać, zaczęła się rozrastać, rozwijałaby się na pewno bardzo w powolnym stopniu, ale bardzo, bardzo solidnie, stabilnie, tylko została tutaj przerwana przez jakieś kłótnie i blokady. Czyli rozwijająca się młodziutki korzeń z miłością, tak jak tutaj na tej roślince w tarocie, czyli rozwijająca się miłość tutaj w korzeniu, tak? Która mogła być piękna, naprawdę szczęśliwa, została zablokowana przez jakieś kłótnie, problemy, problemy z komunikacją, problemy, jakieś blokady. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to obelisk zielony. Ok, skupcie się najpierw na waszej osobie ukochanej. Ja wybiorę karty, czy on mnie kocha. Czy on kocha? Czy on osobę pytającą kocha? Czy on ciebie kocha? Wow, znowu karta ciąży, kochani. Dobrze, zobaczmy kartę Tarota. Czy on ciebie kocha? Głupiec. Więc on jest tutaj pokazany jako głupiec. Miłość bardzo lekkomyślna, głupawa. No, on jako osoba nieodpowiedzialna, natomiast chciał rzeczywiście coś zacząć. Jest to jakiś nowy początek, początek nowego cyklu, coś zwariowanego, ryzykownego. Nowego. On chciał na pewno zacząć z tobą, rzucić się na te głębokie wody i coś po prostu zacząć, jakąś relację, jakiś związek z tobą miłosny. Na pewno chciał zaryzykować być z tobą w partnerstwie. Ale jest to miłość jego taka frywolna. On szuka przygody, szuka radości, szuka po prostu jakichś wrażeń, doświadczeń, szuka po prostu czegoś takiego, jakiejś przygody, tak powiedzmy. Tutaj, nie wiem, może dzieli was jakaś duża odległość geograficzna lub chcecie się zobaczyć. On chce ciebie zaprosić, tutaj zaproszenie na jakąś imprezę, czy na jakąś okoliczność, czy po prostu zaproszenie na randkę, na spotkanie. On tęskni, myśli wieczorową porą lub nocą, lub być może śni o tobie, marzy. Tęskni, jest duża tęsknota, bardzo duża, duże też przyciąganie, magiczność taka przyciągania. Myśli na pewno o tobie, myśli o spotkaniu z tobą i zaproszeniu. I jeszcze co do tego przychodzi, dochodzi tutaj karta ciąży znów, czyli albo chciał mieć z tobą dzieci, albo chciał mieć z tobą lub chce mieć z tobą dobry seks. No, karta ciąży to oczywiście karta seksualna, piękny seks, chemia, przyciąganie, magiczność, hormony. Tutaj jakiś taki czar, który unosi się w powietrzu, także różne pomysły na przyszłość.
piękny czas razem, ale również być może planował z Tobą mieć dzieciaczki, ponieważ tutaj jest karta ciąży w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jeśli planowaliście jakieś baby, to właśnie to tutaj oznacza. Być może on pragnął z Tobą mieć dzieci. Tutaj jest karta stabilizacji, tak jakby właśnie miłość. Być może zaczęło się to na wariackich papierach, bezmyślnie, lekkomyślnie, powierzchownie. Natomiast tutaj on myślał o domu, stabilizacji, o rodzinie, o tym, by zbudować z Tobą gniazdko rodzinne. Także jakby z biegiem czasu tutaj rzeczywiście rozwinęło się to do tego stopnia, że on marzy lub marzył, marzy o tym, jeśli teraz jest to osoba teraźniejsza, Tobie znana i z którą się spotykasz, on marzy o tym być może, by mieć z Tobą dom i dzieci, rodzinę, po prostu miłość, rodzinę, piękną atmosferę rodzinną. On chce się spotkać, on chce zaprosić, on chce rozmawiać, chce mieć piękny czas. Bardzo tęskni. Tutaj grupa druga na pewno jest miłość, pomimo że jakaś lekkomyślna, powierzchowna, ryzykowna, ale jest miłość i są rzeczywiście piękne plany na przyszłość. Dwie różne grupy, różne czytania. Ciekawe, która z tych grup rezonuje z Tobą. Napisz mi to oczywiście w komentarzach. Czekam, będę czytała Wasze komentarze. Dziękuję ślicznie za odwiedziny na moim kanale i do usłyszenia już jutro. Zapraszam jutro na lustro i na wróżby seks w tarocie. W weekend będę robiła również horoskopy na miesiąc marzec 2022. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa na mój kanał. Do usłyszenia już wkrótce.